Halo, siemanko. 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 Siema, Bartek, się nazywam. Pytanie do Wodzela. Generalnie oglądając ten face to face Murańskiego i Tańculi, no generalnie sytuacja z Murańskim no nie była za ciekawa. Generalnie trochę taka pajacerka była i generalnie jak się wypowiesz na ten temat? O tym, że on się zasłaniał co chwilę cały czas ojcem i teoretycznie coś tam kręcił z faktami ogólnie. Jak ty wypowiesz o tym? Znaczy ja ci powiem tak. Wiadomo, że ten face to face był mega kontrowersyjny. Zadzwoniliśmy do wielu ludzi, którzy gdzieś tam byli związani z tą sprawą, potem zeszło to na jakieś inne tory. Widziałem, że były też obliczenia, że ja bardzo często mówię stary na cage'ach, a powiedziałem mniej razy stary, niż Mateusz Murański przywołał swojego tatę na tym face to face. Wiesz co, wiadomo, że fajnie jest, jakbym wypowiedział się tak od serca, ale może możesz mnie zaskoczyć tym telefonem po gali, po 15 maja, jak będą telefony do Fame 11, może tak. Bo w tym momencie też nie chcę gdzieś tam okazywać jakiejś stronniczości i tak dalej, ale zapewne jak jesteś mądrym facetem, to wydedukujesz, że niektóre rzeczy, które się na tym face to face wydarzyły, również mnie zdziwiły. W takim sensie, jak zapewne wiesz. No co, teraz się nie wypowiedz, bo jeszcze doszło do walki, Murański Bogdan, nie? Nie, oświruję. Jest to pytanie do czara. Co cię w ogóle natknęło, żeby zawalczyć Fame MMA? Wiesz co, w sumie to jest dobre pytanie, bo tak jak właśnie tutaj wcześniej komentowałem.